Wielka, demokratyczna Rosja? Brzmi jak żart? W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zdobyć tą unikalną formę rządów. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Do utworzenia demokratycznej Rosji wybrałem Nowogród. Dlaczego? Ponieważ jeszcze na tym dodatku nie grałem Republiką, poza tym Vichy Republic dostały pewną zmianę, którą zobaczycie w ramach dzisiejszego odcinka. Przejdziemy przez te wszystkie reformy i niektóre są naprawdę niezłe. Drzewko misji, nie jestem pewien, czy nam się zmieniło, czy nie, to możecie sobie sprawdzić, no ale też mamy takie, które właśnie polega na tym, że mamy zdominować handel, mamy utworzyć Russia Nation, proszę państwa, ale z bardzo unikalną formą rządów. Bardzo dużą zmianą na tych republikach kupieckich i ich odmianach jest to, że mamy dostęp do stanów. Tak, mamy stany oraz mamy frakcje. Więc great job Paradox, serio, kciuk w górę dla Paradoxu i dla mnie też przy okazji, bo to, że nie było stanów, bardzo, ale to bardzo utrudniało grę tymi republikami. A teraz będą one naprawdę przepotężne. Poza tym mogą być dość ciekawe te republiki do robienia world conquestów, dlatego że mają zwiększone governing capacity i to bardzo, mają bonusy do absolutyzmu oraz zmniejszają nam koszty governingu w naszych trade kompaniach, no ale niestety zwiększają w naszych state'ach. No ale siłą rzeczy, wiecie, podbijając i tak nie mamy zazwyczaj dużo tych state'ów, mamy znacznie więcej trade kompany. Więc możliwe, że nasz Nowogród rosyjski będzie naprawdę republiką do World Conquestów. Nowogrodzkie idee też są całkiem niezłe jak na początek rozgrywki, bo dostajemy tańszych najemników, co nam się bardzo przyda podczas pierwszych wojen, bonusy do nawracania do Republic Tradition i to, uwaga, przychodzi nam nawet do rosyjskich idei, które będę brał na późniejszym etapie, zwiększony manpower i tak dalej, i tak dalej. Docelowo chcemy mieć jak najszybciej rosyjskie idee. Oczywiście jako Nowogród mamy gigantyczne zagrożenie ze strony Moskwy ze swoimi wasalami. Mają dużą przewagę liczebną nad nami, ale my spróbujemy nadrobić to jakościowo. Nasz wasa 3-4-2, o, z tego co widzę, statystyki ma losowe. Bierzemy koniecznie fokus na punkty militarne, moralki, dyscyplina. Obecnie chyba dyscyplina jest dużo lepsza na najnowszym patchu od wszystkiego innego. Dyplomatyczne oraz jeszcze widzę, że stać też na doradcę administracyjnego, więc bierzemy national taxation, bo na taksach dość sporo zarabiamy. Kolejna sprawa to przywileje. Standardowo bierzemy po każdym jednym punkcie many. Możemy też brać od razu doradców tańszych i tak podczas wojny z Rosją bardzo szybko stracimy całe prosperity, które zdążymy nazbierać, więc wszystko jedno, nie musimy czekać na stabilizację naszego kraju. Niestety Litwa, która jest rywalem Rosji, jest również i naszym rywalem, więc za bardzo za nami nie przepada i tutaj musimy się troszeczkę pobawić. Na pewno chcemy mieć Twer na rywalu, możliwe, że tutaj szybko wykonamy misję. Livonian Order, super sprawa oraz myślę, że weźmiemy Danię. Litwy raczej unikamy z tego powodu, że będę chciał mieć Polskę na sojuszniku i tutaj na ciebie nie zastanawiam, od razu wysyłam insulta do zakonu krzyżackiego, żeby dostać bonus relacji u Polski oraz zaczynam poprawiać relacje z Polską od razu. Poza tym nasze armie przesuwamy za linię Nowogrodu oraz Luki, żeby nas forty broniły. Armie lecą od razu w dół. Musimy też i pozbierać pieniążki oraz wiem, że czeka nas wojna, więc od mieszczan bierzemy dodatkowe pieniądze oraz prestiż, bo on zwiększy również nasze moralki. U patriarchatu zapomniałem jak zwykle wziąć bonus do jego przyrostu. Bardzo nam się przyda i w zasadzie to powinno wszystko wystarczać. Nie, bo jeszcze supremacji nie wziąłem i resztę sobie zostawiamy. Ha, z tego co widzę, jedyne co mogę brać to tak naprawdę szykowanie się do wojny o Psków, bo jednak Litwy raczej nie zaatakujemy, jest za mocna, no i na końcu odbieramy ziemię. Metropolitę możemy przydzielić tylko i wyłącznie w jednej prowincji, niestety, ale chyba w Newie czy gdzieś indziej też powinniśmy być w stanie to zrobić nawet dość szybko, więc będziemy musieli poddewować nasze prowincje. Potrzebujemy tego, żeby mieć jak najszybciej ikonę, która da nam dodatkową dyscyplinkę. Raczej tu zmian nie widzę w tej religii. Jest ona nadal bardzo silna, zwłaszcza jak nabijemy właśnie Patriarch Authority do maksa. Drugiego dyplomatę to biorę od razu, wysyłam o sojusze, ale na przykład do takiej Mołdawii, Teodoro, wszędzie gdzieś daleko, bo jeżeli nas zaatakuje Moskwa, jest spora szansa, że jakaś część wojska pójdzie właśnie na te dalekie prowincje. Sojuszników możemy mieć czterech i w sumie fajnie byłoby ich nabrać, ale pamiętajcie, zostawmy slot na Polskę. Fortów raczej nie chcemy wyłączać, one muszą tutaj być cały czas włączone, bo Rosja potrafi nas zaatakować bardzo szybko na początku. Wtedy te forty to jest dla nas życie lub śmierć. A im większa załoga, tym dłużej
której się oblegają siłą rzeczy. Ciężkie okręty no na początku nie są nam za bardzo przydatne, ale na późniejszym etapie rozgrywki mogą się przydać, dlatego raczej bym ich nie sprzedawał, wręcz bym modbolował w naszych prowincjach, bo ogólnie są dość drogie w utrzymaniu. Natomiast to, co bym sprzedał, to na pewno okręty transportowe, one długo nam się nie przydadzą. Flotę handlową bym podzielił, a w zasadzie bym puścił do walki z piratami w regionie Nowogrodu. Może was też kusić zaatakowanie szybkie Tweru o punkty i może być to całkiem niezły pomysł, żeby szybko przeprowadzić technologię, zwłaszcza jeżeli nie mają żadnego sojusznika. Ja miałem na to szansę, ale odrzuciłem to z prostego powodu. Wtedy jest większa szansa, że zaatakuje was szybciej Moskwa. Statki transportowe sprzedaję. Jakby co, to chcę dodewować moje prowincje w regionie właśnie South Karelia. Dlatego odpalam tutaj przywilej do dewowania. No i za punkty dyplomatyczne oraz administracyjne dewuję. Nie zużywamy punktów militarnych. One są pod technologię. Dewujemy, bo potrzebuję jeszcze 3 poziomów, żeby wprowadzić kolejnego metropolitę. I super! Polska wzięła Jagiellona. Pierwszy raz na tym patchu to widzę. Co ułatwia nam sprawę, bo już nie musimy przejmować się litewskim zagrożeniem. Gdyby Polska nie wybrała Jagiellona, musielibyśmy bardzo uważać, żeby nie ponosić strat podczas wojny z Moskwą. Co prawda utrudni to naszą kampanię na późniejszym etapie, gdzie będziemy musieli radzić sobie z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, ale na razie to Moskwa jest dla nas zagrożeniem. Po sprzedaży statków nasz dyplomata musi robić siatkę szpiegowską na Moskwie. Po pierwsze, przyspieszy to obleganie ich fortów, a po drugie, może dostajemy wcześniej ostrzeżenie, że nas zaraz zaatakują. Karelię zrobiłem do 30 poziomu, więc oczywiście rozdajemy patriarchę, ale punktów od razu nie wydajemy na ikonę. Poczekamy na wojnę i niech was nie kusi kliknięcie development cost teraz w tym momencie. Oj, nie, nie, nie. No chyba, że dojdziecie do 20%, to wtedy tak. I tutaj trzeba się mocno zastanowić, czy my chcemy wspierać niepodległość Szwecji. I z tego, co widzę, to raczej nie, bo Dania weszła w sojusz z zakonem, a to oznacza, że zostanę wciągnięty w dość upierdliwą wojnę. W innym wypadku bym to rozważył, żeby dołączyć do wojny o niepodległość Szwecji. A, i jeszcze jedno, nie zakładam ligi handlowej na początku, bo się to po prostu nam nie opłaca. Moglibyśmy dosłownie jeden, może dwa kraje z Teodoro zaprosić do tej ligi, a zajęłby nam to cały jeden slot dyplomatyczny. Wolę mieć sojusze na początku. No i pierwszy kraj, który zaatakowała Moskwa, to Twer. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, bo mamy teraz czas na zdobycie paru rzeczy. Nie dajemy przejścia Moskwie, niech się walą na twarz. I dzięki temu mamy to, proszę państwa, sojusz z Polską. Z tego, co przeglądam na szybko, nie mamy żadnej misji, która by nam mogła pomóc na początku militarnie w wojnie z Moskwą. Musimy czekać przynajmniej do kolejnych poziomów technologicznych. No i teraz nasza dyplomacja musi budować siatkę szpiegowską na Moskwie oraz wpływy w Polsce. Też spłacam moje pożyczki, które wziąłem. Myślałem, że czeka nas bardzo szybka wojna, ale jednak nie. Oznacza to też, że możemy wyłączyć fortecę, bo serio, sojusz z Polską zmienia naprawdę sporo. Widzę, że Polska w międzyczasie toczy moją ulubioną wojnę z Bizancjum, Wołoszczyzną i tak dalej. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, że teraz to jest całkiem niezły opening, żeby Polską zdobyć Bizancjum bardzo szybko na wasala. Mamy 150 punktów rozwoju naszym krajem i zobaczcie, co się zdarzyło. Wydarzyło, dostaliśmy tyle nowych kompanii do rekrutowania, no bo właśnie one są zależne od developmentu i raczej wszystkie wykorzystam podczas zbliżającej się wojny. I w zasadzie więcej już naszego kraju nie będziemy rozwijali, musiałem też niestety odebrać ziemię. Mam pecha w misjach, pierwszej misji miałem takie, których w zasadzie nie szło wykonać ani jednej z nich bardzo szybko. Drugi poziom reform i jest ich tutaj naprawdę dużo mega ciekawych. Możemy dać nawet władzy kobietom, to jest niesamowite. Chociaż ja pójdę w zwyczajowy wybór, czyli bonusowy punkt dla naszego kandydata podczas wyborów. No i super, Polska skończyła swoją wojnę i do naszej na szczęście dołączy. Dlatego wesprzyjmy militar arystokrację, żeby nam przejęła władzę w naszym kraju. Najbardziej się przydadzą podczas wojny. Zatrudniamy Grand Company oraz kozaków. Mają generała z 3 punktami do oblegania, więc bardzo będą korzystni. Mamy Overforce Limit, nie jest on raczej wymagane, bo i tak z Polską będziemy mieli przewagę liczebną, ale z botami nigdy nie wiadomo. I lecę od razu po pożyczki. Na Reconquest Cassius Belli polecimy naszą pierwszą wojnę przy pomocy Polski. Natarcie robimy najpierw na kierunku Pskowa, bo nie ukrywam, że chcę... O, super, jeszcze mi wybuchła zaraza. Natarcie robimy na kierunku Pskowa, no bo chcę te prowincje mieć dla siebie.
Ewentualnie Psków zostanie naszym wasalem, żeby potem odzyskać ziemie litewskie dla nas, chociaż widzę, że Polska jeszcze nie wykonała swojej misji, gdzie ma roszczenia terytorialne do Moskwy i okolic, więc raczej powinna nam wszystko przekazywać. Warto jest to sprawdzać przed wypowiedzeniem wojny. Ja o tym zapomniałem, że teraz Polska ma takie misje. A dalszy mój kierunek działań po upadku Pskowa to lecimy na Mozajsk. Spróbujemy odciąć te tereny dla mnie, żeby Moskwa jak spadnie, no na pewno przeszła pod moje panowanie. Jakby co, to po prostu oblegam prowincję moimi dwiema kompaniami, a armię normalną manpowerową trzymam obok i o Boże, nie skasowałem kawalerii. Zrobię to po tej wojnie. To jest piękne, po prostu przez to, że mam taką przewagę liczebną, Moskale siedzą na tych moich prowincjach, które mają niskie utrzymanie armii, przez co ponoszą bardzo duże straty na wyczerpaniu, a chodzą takim dużym stakiem. Ogólnie teraz tutaj patrzę, gdzie się zaraz wbiją Rosjanie, chociaż może doślimy armię na Moskwę, to wtedy szybciej padnie. Stajmy też naszą manpower. O, akurat powiedziałem i Moskwa padła, bot mi nie przekazał, no trudno. Jakoś może sobie w późniejszym etapie poradzimy, ale to co chcemy zrobić, to na pewno spalić, bo to będzie niezła pułapka na bota i tak samo Mozajsk spalmy. Jeżeli tutaj będzie bot wchodził, to będę starał się robić bitwy, żeby spalić manpowera moskiewskiego. Wtedy jest spora szansa, że zaatakują go hordy i w naszej kolejnej wojnie będzie o wiele łatwiejszym celem. I powiem szczerze, że to byłaby dla nas bardzo dobra wiadomość, gdyby Litwa się uwolniła od Polski teraz, w tym momencie. Więc ja nic tu nie widzę, nie zamierzam na to reagować. Odojew na Whitepiece wyciągamy z wojny, żeby za 5 lat ich zaatakować, a nuż uda nam się zresetować okres pokoju z Moskwą. Oblegamy teraz tą biedną północ i budujmy też siatkę szpiegowską na Odojew od razu. Nie no, pięknie Litwa, chciałem powiedzieć, że pięknie Litwa niszczy Rosjan, ale niestety nie. Uj, niefortunnie sprowokowałem wielką bitwę z Ruskami, mogę ją przegrać, albo ostro przynajmniej wtopić. Tym bardziej, że nie odpaliłem mojej dyscypliny, co też w zasadzie w tym momencie robię. I tak nam się to przyda, bo zaplanuję dość sporo wojen na początku. I tak, dzięki tej dyscyplince miażdżymy przeciwnika. Pięknie. Ale jak? Och, ale mi popsuli plany. No to Liwonia będzie naszym kolejnym celem. I zniszczmy ostatnie 10 tysięcy wojsk rosyjskich. Mieliśmy zniszczyć. Dostaję 210 golda, więc niestety nie chcę brać pieniędzy. No i bierzemy naprawdę sporo ziemi. Normalnie brałbym jeszcze pieniądze, no ale niestety większość leciałaby do Polski, więc lecą wojny, reparacje, sporo ziemi i tyle na ten moment nam wystarczy. Dało mi to możliwość wykonania misji odbicia nic nie wartych terytoriów północnych, ale dzięki temu mamy sporo innych roszczeń. Pokasujmy też niepotrzebne fortece, no i na razie najemników też pozbądźmy się, żeby zacząć zarabiać. Myślę, że jednak nie będziemy aż tak szybko toczyli kolejnej wojny. Wyłączmy też forty i może jednak będziemy walczyli o wolność przynajmniej Szwecji. Lul, mam kozaków? Okej, okay. Dałem im te 3 następujące przywileje. Litwa jest wolna! Super! Co powoduje, że jednak zatrudniam naszą wolną kompanię, jednak robię militarną do przodu i w zasadzie od razu atakuję, tylko wcześniej jeszcze odbiorę ziemię, bunty będę zaraz tłumił. I mam jeszcze dodatkowe szczęście, bo władcą jest koleś, który jest po prostu militarnie upośledzony. Opóźnimy rebelię i dodajmy wszystkie nasze zdobyczne prowincje do Stanów, bo to zwiększy nasz force limit wojska. Moskiewska kultura staje się od razu akceptowalną, nie warto czekać na Imperium. Wall Bridge! I szturbowanko. Zobaczmy, jak nasza armia, która jest lepsza jakościowo, poradzi sobie z armią litewską. No dość ładnie, nie ukrywam. I lecimy od razu na stolicę. To nie ma być długa wojna. Ta wojna ma spłacić w zasadzie nasze długi i pozwolić mi wykonać jedną naszą durną misję. Moje bunty walczą z buntami litewskimi. No i lecimy pokonać zwycięzcę. I teraz na stolicę, żeby ją wybronić. Bierzemy 2 prowincje, z obu wypuścimy wasali, dużo pieniążków oraz wojenne reparacje. To powoduje, że mogę teraz spłacić raczej na pewno wszystkie moje pożyczki 1%, żeby potem od razu ponownie je brać, żeby spłacić teraz wszystkie na pewno pożyczki 4%. I wypuszczamy 2 potężne kraje, Potolsk, którego nazwę na pewno przekręciłem, oraz Smoleńsk. Zrywamy sojusz z Teodoro, już nam się nie przyda. I w sumie możliwe, że się zbliża kolejna wojna, więc sprzedajmy i odbierzmy punkty, ale ogólnie w tej kampanii postaram się później tylko i wyłącznie odbierać ziemię. Chciałem wykonać misję po prostu na tańszego doradcę administracyjnego, żeby już go mieć. Sfrajeszmy trochę Polskę, wyślijmy jej 25 golda, obniżmy autonomię jeszcze w międzyczasie wszędzie. Może Polska nam pomoże tłumić bunty, które zaraz z tego się zrodzą. Myślałem, że Polska zgodzi się za 25 dukatów na dołączenie do wojny. No nie, musiałbym jednak troszeczkę więcej tutaj o nim brać. Poprośmy, żeby przygotowała się jednak do wojny. Weźmy demokrację w zakonie inflanckim. Wojnę rozpoczynam od inwazji na Moskwę. Będę chciał wyciągnąć ten kraj za pieniądze. Tak naprawdę naszym prawdziwym celem tutaj jest Ryga.
Ryga, a nie Livonian Order. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Trzeci poziom reform Republiki naszej jest naprawdę taki, że nie wiem co tutaj wybrać. Możemy skrócić czas elekcji i zazwyczaj bym to wybrał, bo 3 lata bardzo szybko jesteśmy w stanie robić lepszych władców, ale kolejne rzeczy. Zwiększymy absolutyzm, ale reelekcja zmniejsza nam influence wszystkich naszych stanów o 1, o 10%. Kolejna rzecz, no to governing 250 punktów. Mega mocne i możliwe, że to będzie nasza ostateczna reforma tutaj. Zwiększenie siły naszego handlu oraz zwiększenie liczby relacji dyplomatycznych. Mniejsza korupcja, mniejszy absolutyzm, ale coś bardzo ciekawego. Mogę wymusić wybory? Przedłużenie życia naszego władcy i jednocześnie nasz władca ma znowu dodatkowy punkt. Ale wydaje mi się to jednak najsłabsze z tego powodu, że nam zależy na tym, żeby władca nie miał plus jeden fajny punkt, tylko żeby był 666. Dlatego skracam czas elekcji na razie. Może pożyję jeszcze 4 lata. Dosłownie przeżył jeden dzień. Jeden dzień przeżył i umarł. No co za typ. Dobra, pierwsze idee, które planuję brać, to będą najprawdopodobniej administracyjne, więc bierzemy tego kandydata. Dobra, bierzemy ile się da od Moskwy, bo akurat Kazan ich zaatakował. No, reformuję moją armię. Wyrzucam kawalerię, bo była i tak najbardziej zniszczona. Zapomniałem to zrobić wcześniej. I Szwecja wypowiedziała swoją wojnę o niepodległość. Nienawidzę ich. Ale to jest aż przykre, jak wykorzystuję Polskę w tej wojnie. Ona mi zaraz z niej wyjdzie, prawda? I Polska się wypięła, więc chyba przyjmę ten biały pokój od zakonu, chociaż nie wiem, czy on teraz nie zostanie wplątany w wojnę z Danią. O, a tego się nie spodziewałem, powiem wam szczerze, że Gdańsk powstał. Ups. To lecę teraz tłumić bunty, zanim dokończę wojnę z Livonią. I tak, na pewno chcemy Rygę jako naszego wasala. Ona musi być naszym wasalem. Jeśli nie opłaca podbijać, ona musi być wasalem. I religii chyba nie możemy jej zmienić, ale nie jestem pewien. Szwedzi zamiast walczyć o swoje terytorium, to mi pomagają, a Duńczycy wygrywają na razie wojnę. Anglia jest chyba w tej wojnie, ale jakoś na razie nie widzę, żeby brała większy udział, bo ma 8 tysięcy wojska? A gdzie reszta? Aha, bo Anglia ma jeszcze wojnę z Burgundią. Super! W Newie wprowadzam instytucję i cały zakon będzie nasz. Koalicja nie jest straszna, co pozwoliło mi wprowadzić instytucję. Super! A i teraz trzeba jakoś się tu wybronić przed Danią. Ups. Najgorsze jest to, że też Burgundia jest w tej wojnie, bo Szwecja wsparła Anglię. Jej! Jestem great powerem! Na 5 poziomie. Lul. Nawet jakieś bitwy już wygrywam. Ktoś tutaj był w ogóle? Serio, mam taki miszmasz, nie wiem, ja tutaj walczę. Spróbujmy odbić Sztokholm, tak naprawdę. No to możemy rekrutować armię, taką darmową. Więc weźmy od razu te 6 tysięcy wojska. I nie ukrywam, chcę wolnej Szwecji, będzie ją łatwiej podbić. Ech, no i przegraliśmy wojnę o niepodległość. No trudno, będziemy na pewno walczyli ponownie za jakiś czas. Litwa staje się naszym nowym rywalem. No ale nie mogę powiedzieć, że Nowogród jest tu jakimś przegranym w tych wojnach. Czekaj, czekaj, Kazań przegrał tą wojnę? Ja tego nigdy nie ogarnę. Ale jak to rewolucja w Nowogrodzie? O co tu chodzi? Czemu tak? No dobra, oddajmy głowę naszego władcy na tacy, bo inaczej chyba sobie tutaj nie poradzę. Tym bardziej, że i tak nie był za dobry. Dla tych, co nie wiedzą, to ta specjalna nasza biała piechota zwiększa nam fire damage naszej armii o 10%. Jako, że mamy już technologię, to czas najwyższy wykonać nasze misje na budowę punktów handlowych. Czas na kolejną wojnę z Litwą, gdzie odbijemy jej terytoria. Może też i coś więcej pozabieramy, ale lecimy jak najszybciej na stolicę. Litwa zresztą to też całkiem niezła skarbonka wciąż. A może wykorzystajmy jeszcze raz Polaków. Chciałbym powiedzieć, że was zaskoczę i wybiorę jakiś super niezwykły build na granie tym Nowogrodem, ale nie. Zagram moim ulubionym, czyli lecimy ilościowe, religijne i handlowe w dowolnej kolejności. W sumie też zobaczymy, jak dużo słabszy jest ten build, bo jednak ilościowe idee dostały dużego nerfa. Pamiętajcie też o obniżeniu autonomii w waszych prowincjach dzięki właśnie tej reformie. No i pięknie, dość dużo zdobywamy, dużo do nas leci, sporo ziemi odbiliśmy i za chwilę zjadamy dwóch kolejnych wasali. Odcięliśmy też Litwę od Bałtyku. W Newie budujemy marketplace za zdobyte pieniądze oraz musimy już zwiększać naszą flotę. Czeka nas w najbliższym czasie wojna z Danią, więc potrzebujemy galer, a nie statków handlowych. Dlatego też nasza doktryna morska to na razie zdolność walki galer. Na szczęście możemy budować galery, bo misje tego nie wymagają. Kolejną reformę rządową to robimy zdecydowanie Grand Land to the Monasteries, żeby przyspieszyć zdobywanie Patriarch Authority. Tym bardziej, że wydaje mi się tutaj znacznie lepsze od pozostałych wyborów. Dorekrutowałem najemników i w sumie mamy okazję do ataku na Moskwę. Naszym celem będzie zdobycie jej właśnie. Ria zaś posłuży nam do resetowania trusa raczej z Moskalami. Znowu pożyczki od mieszczań, bo nie zauważyłem, że nie mam funduszy na tą wojnę. I dostałem bęcki. Nie! Dobra, trzeba więc
więcej najemników niestety, bo Rosjanie też swoich zatrudnili. Ha! Wybronione, easy peasy. Tylko teraz te bunty. Chodźmy jeszcze szybko wyczyścić wojska moskiewskie i zaraz tą armię rozwiązujemy, bo tak pieniądze tracę, że z tej wojny nic nie zarobię. Biorę znacznie mniej niż planowałem, ale pieniądze przynajmniej są. Ciężka wojna, ciężka wojna. No i teraz taki będzie krótszy okres pokoju, w którym musimy ustabilizować tę naszą sytuację, zająć się gospodarką, ponadrabiać technologię, a w zasadzie to zjeść też naszych wasali, których mamy. I zaczynam proces anektowania od razu. Wziąłem te prowincje tutaj moskiewskie, bo w zasadzie to powoduje, że mamy totalną dominację w handlu nowogrodzkim. Chociaż jeszcze, z tego co widzę, Jarosław oraz Miśny Nowogorod, jakkolwiek się to wymawia, musimy zdobyć. Kazań też? Ma bardzo podobny kolor. Tymczasem na Litwie wysyp buncików, co w sumie jest złe. Pierwsze rozwinięcie z ery i powiem wam szczerze, muszę się zastanowić. Chyba pójdziemy w agresywną ekspansję. Swoją drogą, teraz już war taxy zostały naprawione i w kolejnej erze nie dają nam darmowych punktów militarnych. W międzyczasie chcemy rozwinąć Rygę do 15 punktów developmentu i głównie za punkty dyplomatyczne. Przy dobrych wiatrach Ryga niedługo wykona tą misję, która daje jej te bonusy. A drugie idee biorę religijne, handlowe raczej wolę wziąć jako trzecie, żeby móc już zacząć wcześniej podbijać. Zdaje mi się, że coś za często mam te rewolucje w Nowogrodzie. Dużo, dużo za często. O, mamy katedrę w Rydze, to oznacza, że kliknęła misję. Zgadza się. No i dostajemy tutaj super bonusy i teraz następnie będziemy zwiększali jej dewa gdzieś do 30 poziomu. Albo 20, bo potrzebuję jeszcze tylko jednego budynku. Barak. Rozwinęliśmy port w Newie oraz jednocześnie misja za podbicie Rygi też nam wpada. Czas znowu dojechać Litwę. Chociaż tutaj nie ukrywam troszeczkę niedopatrzenie z mojej strony, bo nie mam żadnych roszczeń fajnych. No i na razie tyle weźmiemy, żeby za dużo punktów nie tracić, a da mi to dostęp do Galicji, Wołyni oraz Kijowa, bo zostały tutaj wypuszczone. Róbmy do nich roszczenia, bo raczej pokojowo nie zgodzą się i będziemy ich zaraz atakowali. W międzyczasie rozbudujemy też centra handlowe. Halo? A, pieniążków nie ma. Już wszystkie przepaliłem? Piąta reforma przed nami. No i tutaj powiem szczerze, mam niezłą zagwozdkę, co ja chcę. Bugavering by się przydał, dodatkowa siła handlu. Możemy też rozbudować trace posty wtedy. No, kultura to jakoś mnie to nie interesuje, więc o, ale lecimy w Gavering, bo naprawdę sporo podbijam. I w zasadzie taki jest mój zamysł, żeby tutaj demokrację się szerzyć w tej kampanii. Zresztą, co pewnie już zauważyliście. No i mamy dwóch nowych wasali. Ale jak oni skończyli już religijne idee? I mamy to. Develop our city. Ryga dostała niesamowicie mocne bonusy. Jest w stanie wystawić prawie 30-tysięczną armię plus. Nawet dość sporo z niej zarabia z jednej prowincji. Ryga zarabia 23 golda inkomu, na taksach zarabia aż 16. Przeniosłem też handel już do Bałtyku i o dziwo nawet mi podskoczył inkom, co mnie bardzo zdziwiło. Ale siłą rzeczy Polska jest naszym nowym rywalem i będziemy dalej uderzali. Kończymy też przy okazji idee religijne. A zatrudnijmy tego pana. Odpalamy dodatkowe moralki. Co prawda morale teraz naprawdę są, ale czekają nas wojny. Chociaż wojnę zacznijmy od ataku na Moskwę. Będzie dużo, dużo łatwiejsza. A że mają kopalnię złota, to z chęcią ją przygarnę. 16 tysięcy wojska ma Ryga. Boże, jaki to jest świetny kraj. Mocno się też zastanowić, czy może by z niej marchi potem nie zrobić, żeby miała jeszcze więcej tej armii. Kusi mnie to. I lecimy na okupację czterech fortów naraz. Jak to trzech? Tylko tutaj czwarty, halo. Co ta Ryga? Ja nic nie muszę tutaj robić. Ona chodzi, niszczy przeciwnika i rozgrabia jego armię. No piękne to jest. Kolejna reforma, możemy zmienić się na teokrację, monarchię, nie, ewentualnie pójść w ten bonus, Authority General, za każde ulepszenie naszych doradców dostaniemy Republic Tradition oraz będą oni tańsi, jeżeli będą mieli naszą główną kulturę. Tak, każdy doradca osobno się liczy, czyli maksymalnie możemy dostać kolejne 0,30 za wszystkich doradców. No i pięknie, kawałek ugryziony, nie mamy kopalnię złota, super. Oraz podbiliśmy Twer, totalnie o nim zapomniałem, ale jeszcze nie pokonałem Moskwy, a w Rydze koniecznie chcemy mieć obronę wybrzeża, żeby nas przestali piracić. Piraci z Gotlandii, no chyba, że ich w końcu zdobędę. I tutaj coś mi się nie nagrało, więc wam tylko dopowiem, że z Rygi zrobiłem marchię oraz oczywiście wysłałem do niej oficerów, żeby miała jeszcze silniejsze wojsko. Lecimy na Reconquest Cassius Belli, tak czy siak moglibyśmy używać Superior, ale Reconquest póki mamy, to używamy. Naszym celem będzie odzyskanie Lwowa dla Nowogrodu.
O, ja nawet nie wiecie, jaką satysfakcję odczuwam topiąc tą flotę Gotlandii. Naprawdę. Tyle razy mnie spiracili. Tak, rządzimy na morzach. Bardzo dużo okrętów posłaliśmy na dno. Naprawmy już flotę, bo kilka bitew jest za nami. Mam ogólnie 4 okręty ciężkie, resztę galer. W zasadzie dopóki nie zniszczymy dominacji Danii w regionie, to musimy mieć aż tak dużą flotę. Dopadliśmy armię Szwedów i miażdżymy ich totalnie. Tylko przydałby mi się doradca z dyscypliną, ale nie mogę go trafić niestety cały czas. Ryga 4, 3 morali do 105 dyscypliny. No, niestety tutaj raczej przegra tą bitwę, bo jest za mało ma wojska, ale tak czy siak dzielna marchia. Armia polska nie ma raczej z nami szans, tym bardziej, że bot ma jakiś problem z organizacją armii. Za dużo kawalerii. Pięknie. Rozleśmy bronić naszych południowych terytoriów. Albo nie, na Warszawę, bo pada szybko jak zwykle. Od Szwedów tylko zrywam i sojusz z Anglią. Warszawa obroniona. Pięknie. O nie, będzie, że spaliłem Kraków. Tylko nie dawajcie za dużo dislajków, no. Ekspansja naszej wiary? Jak miło. No, inwazja na Gotlandię mimo minusów chyba udana. Dobra, aż z przyjemnością zdobyłem Gotlandię. Od Polski co się dało też wziąłem. Gdański wypuściłem i odbijemy resztę tych terytoriów, bo one bardzo dużo agresywnej ekspansji generują. Zdobyczne pieniądze raczej postawię warsztaty za nie. Przejdź na tych dobrych dobrach. Jak żelazo, krówki, sól i skóry oczywiście. Ha, muszę też ogarnąć Stany, kurka. Wszystkiego tutaj nie podłączałem, bo przecież jak najbardziej możemy, bo mamy na teraz gigantyczne zapasy gaveringu. Chyba jedna z bardziej ekspansywnych gier Republikum, jakie zrobiłem. Chyba tylko Wenecją podbiłem więcej. Obniżmy wszędzie autonomię. Oczyśćmy herezję na Litwie. Co mnie spędza znowu wojnę z Polską? Kto by się spodziewał? Polska znowu płaci. Nie wiem skąd tu się nagle Finlandia wzięła, ale już jej wypowiadam wojnę. Oh yeah. W sumie Austria też płaci. Albo mi się zdaje, albo coś ta Litwa urosła tutaj. Litwa została już tylko na Krymie, ale ten zakon tutaj... Ej, a może byśmy Polskę zrobili sobie na marchię? Czemu nie mogę brać pieniędzy z tej Rygi? To jest jakiś skandal. 2000 golda ma. No to pora kończyć Moskwę i tworzyć Rosję. 1200 gaveringu, nie? A wciąż jestem księstwem. Lecę dwie wojny naraz. Ze Szwecją oraz zakonem krzyżackim. No tak tylko wiecie, całą Skandynawię wkażę. Ja dam tym Duńczykom. Nie, wojska z Rygi też zrobiły swoje, atakujemy dalej. Ja przed chwilą Ryga miała takiego epickiego trójkowego generała i już go nie ma? Och, jaki to jest piękny. Pierwszy raz moi wasale robią coś użytecznego. Szwecja znika bez dwóch zdań. No prawie, ale myślę, że Dajan ją sobie podbije po prostu. Czyżby tutaj cała duńska armia miała dostać stack wipe'a? Oj, chyba tak. Nie, tylko połowa. No i tworzymy sobie Rosję. Zdecydowanie chcemy ich ideę. Ale jak to? Wciąż jestem republiką. A to dlatego, że teraz na tym patchu mamy coś takiego jak Great Wasze Republic, która daje nam 300 gaveringu, 20 manpowera oraz 30 absolutyzmu. Dalej, i pozostajemy wciąż republiką, a wszystko to jest sfiksowane do rangi imperium. I dostajemy misje rosyjskie, one są przecież takie OP w stosunku do tych nowogrodzkich. O, permam, super. No i idee rosyjskie są również znacznie mocniejsze. Siberian Frontier, limity wojska, wszystko mamy zwiększone. A na wszystko mamy rozwinięcie, które zwiększa nam również przyrost Republic Tradition.